If you needed reminding, it's time to fasten those seat belts for the endless roller coaster ride that is to come. Chievo against Lazio. The weight of the pass was just a little light. It's anyone's ball. Not one readily to admit to. Goal! Lazio! Unbelievable. Looking to force his way through. In it goes! Two up and threatening to pull clear. That's it. Lazio off to a flyer. They have hit the ground running and hopes for the season are high. Na początku sezonu biancocelesti nie zamierzali brać jeńców i faktycznie po trzech kolejkach zespół miał komplet punktów, a na inauguracji Ligi Mistrzów Lazio pokonało Besiktas 2-0. W czterech meczach Marchetti zachował czyste konto, jednak w ataku, poza Immobile, który trafiał w miarę regularnie, reszta grała ospale i zespół wygrywał, ale bardzo minimalnie. Aż w końcu przyszła zadyszka w meczu z Bolonią, przegrany masz 4-0. Zazwyczaj jedna porażka to nie problem, jednak Rzymianie w następnej kolejce znów przegrali z Milanem i nagle komfortowy fotel z widokiem zmienił się w miejsce koło kibla. Biorąc pod uwagę siłę i regularność Romy i Juventusu, każda pojedyncza porażka może mieć katastrofalne skutki w skali całego sezonu, tym bardziej jeśli przegrywasz z takimi drużynami jak Bolonia. Na szczęście w Dortmundzie zespół zagrał solidnie i wywiózł cenne 3 punkty. Potem był arcyłatwy mecz z Beniaminkiem, wysokie zwycięstwo w pucharze z drugoligowcem oraz kolejne cenne 3 punkty w Europie, tym razem przywiezione z Londynu. Out to the left it goes. Keita passes it through. Face to face with the keeper. He's delivered all right! Pozwoliło zapomnieć drużynie o kryzysie, choć tabela ligi nie napawała optymizmem, to jednak był to dopiero początek sezonu. Za to w Lidze Mistrzów po trzech kolejkach biancocelesti z kompletem punktów byli liderami trudnej grupy. Bezpośredni mecz z Juventusem dawał szansę przeskoczenia starej damy w tabeli. Thank you.
has slid it through. The shot's on! Oh, Mario Mandzukic! Khedira tries a long pass towards the front. He's off on a marauding run. They've done it! It was coming! They have their reward! Disappointing. It is a results business, and this result is worth nothing. Niestety, trzecia porażka w sezonie, w dodatku z bezpośrednim rywalem w walce o podium, mocno skomplikowała sytuację. W następnej kolejce z Interem nie obyło się bez rosza. Favalli postanowił dać Immobile odpocząć i wpuścił w wyjściowym składzie Milika, który z dobrej strony pokazał się w Pucharze Włoch. Polak wiedział, że to może być jego ostatnia szansa, by zyskać zaufanie trenera, bo Immobile urasta do rangi ikony. Milik zrobił wszystko, co mógł. Strzelił Interowi 3 gole, a Lazio wygrało 6-2. Jeszcze lepiej było tydzień później z Fiorentiną. Drużyna wróciła na zwycięską ścieżkę, a coraz większą rolę w jej grze odgrywały letnie transfery. Draxler od początku stał się gwiazdą, jednak w ostatnich tygodniach swoją wartość coraz częściej potwierdzali również Walcott i Depay. Niestety Milik po dwóch dobrych spotkaniach znów odszedł w cień i Favalli oczywiście zaczął stawiać na Immobile. Wygląda na to, że Polak nie zdoła już chyba zaistnieć w jego zespole, a trzymanie go na ławce rezerwowych jest zbyt kosztowne, więc pewnie szykuje się transfer. Zwyciężając z Besiktasem, Lazio zapewniło sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Niestety w Serie A znów porażka, tym razem z Torino. Jednak nie tylko ludzie Favalliego gubią punkty. Roma i Juve również. Po 15 spotkaniach Lazio jest na trzecim miejscu, tracąc do rywali 2 punkty. Trener poświęca ostatni pucharowy mecz z Borussią, wystawiając rezerwowy skład. Lazio przegrywa i zajmuje drugie miejsce w grupie, jednak ważniejszy jest mecz z czwartym w tabeli Napoli. To były genialne zawody. Już w 16 minucie Lulić wykorzystuje błąd rywala, a Immobile bez wahania przerzuca piłkę do wychodzącego na czystą pozycję Keity. Ten z zimną krwią kończy akcję i gospodarze prowadzą. Jednak Napoli nie składa broni, a Lazio chyba poczuło się zbyt pewnie. Draxler fatalnie interweniuje w polu karnym i Mertens wyrównuje z karnego. Tuż po przerwie. Kopia akcji z początku spotkania. Jednak tym razem to obrona Lazio daje się zaskoczyć, a Bośniak Gazić trafia na 2-1 dla gości. Rzymianie rzucają się do drabiania strat. Immobile tańczy w polu karnym, skupiając na sobie uwagę obrońców, ale tego dnia piłka szuka Keity i to on doprowadza do remisu. Dosłownie kilka minut później fantastyczna robota Parolo w środku pola i fenomenalna wymiana Immobile z Keitą, zakończona typowym dla Włocha strzałem po ziemi na długi słupek, sprawia, że Rzymianie wracają z dalekiej podróży. Oszołomione Napoli popełnia coraz więcej błędów, a Immobile tylko czeka na takie prezenty od obrońców i tym golem stawia kropkę na i. Lazio po tym zwycięstwie wylądowało na fotelu lidera Serie A. Następny mecz to derby Rzymu.